Były senator PiS zatrzymany przez CBA. CBA zatrzymało byłego senatora. Nieprawidłowości w spółdzielni mleczarskiej. Znak zapytania zatrzymany w środę przez CBA. Były prezes zarządu spółdzielni mleczarskiej, Biel Mlek, ma usłyszeć zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Według prokuratury miał m.in. podejmować m.in. Nieuzasadnione ekonomicznie decyzje i obciążać współdzielnie doprowadzając do jej upadłości. Tadeuszer. To były senator Pis i były wiceminister rolnictwa. Do zatrzymania byłego prezesa Bielmleku, Tadeusza Rok, który jest byłym senatorem Pis i byłym wiceministrem rolnictwa, doszło w środę na Podlasiu. Były prezes został zatrzymany przez agentów CBA wraz z głównym księgowym Mikołajmer i członkiem zarządu Piotrem Rzet. Po wykonaniu czynności w miejscu zatrzymania, ma on zostać wraz z pozostałymi podejrzanymi doprowadzony do prokuratury regionalnej w Warszawie. Doprowadził do ogłoszenia upadłości prokuratura zamierza przedstawić Tadeuszowi R. zarzuty działania na szkodę interesów majątkowych spółdzielni mleczarskiej Biel Mlek, w okresie od kwietnia 2014 rok. Do listopada 2019 rok, w tym poprzez nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, przekazał rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie, prokurator Marcin Saduś. Tadeusz jako prezes zarządu spółdzielni oraz jako osoba nieformalnie zajmująca się jej sprawami majątkowymi, miał podejmować nieuzasadnione ekonomicznie decyzje wiążące się z obciążaniem spółdzielni wysokonakładowymi inwestycjami, zaciągać kredyty i inne zobowiązania, których spółdzielnia nie była w stanie spłacić. Doprowadził do ogłoszenia upadłości spółdzielni i wyrządzenia w jej imieniu szkody majątkowej w wysokości blisko 80 milionów złotych. Podał prokurator. Saduś. Zatrzymany w środę członek zarządu, Bielmleku, Piotr Żet usłyszy z kolei zarzuty działania na szkodę spółdzielni od kwietnia 2014 rok do lutego 2016 rok w związku z pełnioną funkcją członka zarządu zobowiązanego do zajmowania się jej sprawami majątkowymi. Głównemu księgowemu spółdzielni, Mikołajowi R. Zostaną przedstawione zarzuty, dopuszczenia do sporządzenia wbrew przepisom ustawy o rachunkowości, nierzetelnych sprawozdań finansowych poprawiających obraz wyników księgowych. Zarzuty wobec księgowego obejmują również ułatwienie m.in. Tadeuszowi R. wyłudzenia wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów z Banku Ochrony Środowiska. Prokurator Ofiarami stali się rolnicy, ofiarami działalności podejrzanych stali się rolnicy, którzy nie otrzymali od spółdzielni pieniędzy za dostarczane mleko. Z kolei, dla rolników, którzy pozostawali członkami spółdzielni, jej bankructwo oznaczało ryzyko udziału w długach. Biel mleku wyjaśnił prokurator. Saduś. Po przesłuchaniu zatrzymanych, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych. Śledztwo dotyczące m.in. niegospodarności w zarządzaniu spółdzielnią mleczarską Bielmlek prowadzone jest przez funkcjonariuszy delegatury CBA w Warszawie wspólnie z prokuraturą regionalną w Warszawie. Postępowanie w tym wątku obejmuje lata 2014-2016, podało CBA.